kącik. Dieta to nie cud. Nasze czwartkowe spotkanie z naszymi ekspertami. Grzegorz Klonek, dietetyk. Jerzy Dryndos, dietetyk z polecenia. Chciałem powiedzieć z powołania, ale też z powołania. Obaj panowie. Dziś rozmawiamy, drodzy państwo, o koncentracji i o lepszym zapamiętywaniu. Witaminy, szczególnie odpowiedzialne za to, to D3 i B12. Jeżeli słyszymy witaminę D, D3, to wiemy, że wiąże się ona ze słońcem. Jeżeli się opalamy, to wytwarzamy tę witaminę D3. Teraz mamy coraz krótsze dni, coraz mniej słońca, no bo zachmurzenie powoduje, że jednak no, nie jesteśmy aż tak bardzo wystawieni na te promienie słoneczne. Jak sobie z tym dać radę? Panowie, jak żyć bez witaminy D? Ciekawa sprawa jest taka, że ja miałem kilku pacjentów, którzy przyjechali do mnie z Włoch. Byli gdzieś tam, po prostu mieszkają, tu zaplanowali urlop i nawet osoby, które mieszkają na południu, też mają z tym problem. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli już korzystamy z tego słońca, to my zazwyczaj w tym czasie, kiedy najlepsze słońce dla nas jest najbardziej korzystne na wytworzenie tej witaminy D3, to my wtedy siedzimy w samochodzie, w pracy, w biurze, jesteśmy ubrani. Żeby z tego tak naprawdę korzystać z dobrodziejstwa natury, no to powinniśmy gdzieś koło 12 wyjść na słońce, pochodzić sobie z 20-30 minut, najlepiej jeszcze w samych majteczkach bądź nago. Wtedy ta witamina naprawdę zacznie się wytwarzać. Bez żadnych kremów. Oczywiście z filtrami. No właśnie, tutaj gdyby była jakiś ekspert od skóry, to powiedziałby nie, kremy, ale właśnie też już nieraz spotkałem z tym, że lepiej wystawiać się na te działania promieni słonecznych bez żadnych dodatków, żeby jak najwięcej tej witaminy D3 zgromadzić w swoim organizmie. No ale właśnie, jak sobie radzić z niedoborami D3 i B12? Przede wszystkim, co te niedobory powodują? Bardzo często spotykamy się z pacjentami, którzy przychodzą do nas i okazuje się, że biorą antydepresanty. Jesteśmy zszokowani, kiedy się dowiadujemy, że nigdy nie badali sobie poziomu witaminy D3 czy witaminy B12. Tymczasem są to niedobory bardzo powszechne i czasami się okazuje, że takie osoby mają niedobory wielokrotne, 10-krotnie za niski poziom na przykład. I w tym momencie zamiast najpierw zdiagnozować niedobory tych witamin i je uzupełnić, dostałem po prostu leki. Naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinno się właśnie uzupełnić poziom witamin, a dopiero potem brać leki. Druga sprawa. W dzisiejszych czasach, tak jak żyjemy, praktycznie nie ma możliwości dostarczenia wszystkich witamin na optymalnym poziomie bez suplementacji. No, o witaminie D3 już Grzegorz wspominał. No wiadomo, nie opalamy się dzisiaj całymi dniami, więc odpada. Ona się inaczej nie wyprodukuje. Musimy ją dostarczyć z zewnątrz, po prostu w postaci zwykłej tabletki. Podobnie jest z witaminami z grupy B. Niektóre osoby mają poziom w miarę niezły, natomiast zdecydowana większość ma duże niedobory. A niedobory powodują to, co powiedzieliśmy. Złe samopoczucie, depresję i tak dalej, bóle głowy, migreny na przykład są bardzo częstym, bardzo często ustępują po odpowiedniej suplementacji i oczywiście po zmianie diety. Drodzy państwo, rozmawialiśmy już w naszym kąciku Dieta to nie cud o cukrzycy, o insulinooporności. Dziś mówiliśmy o niedoborze witamin D3 i B12, ale cały czas, kiedy słyszymy dieta, no to różne przypadki diet można spotkać, z różnymi można mieć do czynienia. Jedne są te dobre, czyli ustalone przez ekspertów, przez takich jak panowie, dietetyków, ale często gdzieś tam w internecie znajdujemy, tak? Wujek Google nam podpowie, że na przykład głodówka to jest dobra rzecz. No i teraz czas, by powiedzieć to jasno, że takie na własną rękę diety stosowane może przyniosą krótkotrwały efekt, ale tak naprawdę mogą mieć nieobliczalne skutki dla naszego organizmu. To pojedyncze. Po białą grozą. Generalnie jesteśmy, no tutaj mamy zdanie jedno, w ogóle jakiekolwiek robienie sobie tego typu diet, rozwiązań bez badań, tak jak już kiedyś mówiliśmy, w ogóle nie ma sensu, to jest raz, a w internecie, no to jak pan dobrze wie, jest masę mitów i różnych niedociągnięć, niedomówień i mnóstwo opinii, na których można się przejechać. Nie? To jest pierwsza podstawowa sprawa. To jaki jest ten wpływ tych postów, głodówek na zdrowie człowieka? No myślę, że to jest temat rzeka, ale Jurek pewnie sami się wypowie. Sami panowie się, żebym sprowokował ten temat. Tak, super, bardzo dobrze, bo sami się żywimy jedząc raz, dwa razy dziennie. Także jest to... Bylibyśmy niespójni, gdybyśmy coś o tym nie powiedzieli. Tak, zdecydowanie jesteśmy zwolennikami
odżywiania się niezgodnego z tymi oficjalnymi zaleceniami typu 5 posiłków dziennie. Uważamy, że tego typu odżywianie powoduje właśnie na dłuższą metę insulinoporność i inne problemy. Jesteśmy zwolennikami postów, tak zwanych postów przerywanych. Czyli krótko mówiąc, nie chodzi o głodzenie się przez 40 dni. Niektóre osoby to robią i niektóre na tym nieźle wychodzą. Natomiast trzeba oczywiście wiedzieć, jak to się robi i tak dalej. Natomiast jesteśmy zwolennikami tak zwanych postów przerywanych, czyli jedzenia w tak zwanym oknie żywieniowym. Czyli na przykład jedzenia tylko przez 8 godzin dziennie, albo jedzenie przez 6 godzin dziennie, a nie jedzenie w pozostałym czasie. Po to, żeby był czas na to, żeby opadł nam poziom insuliny, żeby organizm zaczął korzystać z naszych zasobów zgromadzonych, typu tłuszcz i tak dalej, i tak dalej. No drodzy Państwo, myślę, że kolejne spotkania w naszym kąciku Dieta to nie cud będą okazją do rozwinięcia tego tematu rzeki, jak już powiedzieli nasi eksperci, czy post i głodówka, ale taka pod okiem ekspertów, to dobre rozwiązanie, żeby lepiej się czuć i żeby cały czas mieć tę sylwetkę, jaką chcemy. No drodzy Państwo, zachęcam, żeby co czwartek oglądać nasz kącik, którym goszczą nasi eksperci Grzegorz Klonek i Jerzy Dryndos, dietetycy z Centrum Dietetycznego Lenacor. Panowie, dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy.